Witam Was bardzo serdecznie, moja wierna armio rojowników, tarczowników. Witam w kolejnej odsłonie Inforojków. Dzisiaj nie mniej ważnych, istotnych informacji, co w tygodniu ubiegłym. Standardowo zaczniemy sobie od przeglądu tygodnia pod kątem artykułów aktualnych i przyszłych. Jeśli chodzi o ten pierwszy aktualny, to 52. już część mojego głównego cyklu felietonów na blogu gameplay.pl GOL. Zgrajmy się. Chodzi o Royal Point of View 52, gatunkowe przeobrażenia i RPGowe pogłębiacze. Zdaję sobie sprawę, że brzmi to tak jak tytuł słabej kreskówki na Cartoon Network, ale zapraszam Was do lektury tekstu, z którego dowiecie się, jakie jest moje stanowisko w kwestii... to zostawię jako niespodzianka, żeby dodatkowo podkręcić Waszą ciekawość. Jeśli chodzi o jutrzejszy artykuł w ramach standardowego wydania magazynu rodzinnego wchodzącego w skład Dziennika Zachodniego, mini recenzja Lego Harry Potter lata 5-7. Gra niekoniecznie dla najmłodszych odbiorców, powinna uraczyć również tych starszych. Dlaczego? Co o tym świadczy? Jak generalnie oceniłem grę? Tego dowiecie się właśnie we wspomnianej mini recenzji w jutrzejszej gazecie, którą możecie dotknąć, a nie tylko zobaczyć w ramach wirtualnego przekazu. Kolejna sprawa to kolejny kreatywny użytkownik w ramach cotygodniowego polecenia jakiegoś szczęśliwca. Chodzi mi tutaj o człowieka ukrywającego się pod nickiem Fricekos, Frajskos, nie wiem jak to przeczytać, pewnie źle to standardowo czytam, ale nie jest to w tym momencie najważniejsze. O co chodzi? Jest to kolejny kanał nie monotematyczny, czyli nie proponujący tylko jednej formy materiałów bądź czegoś po prostu tego samego non-stopper. Dlatego jeśli ktoś trafi w moje kanały polecane w ramach właśnie co piątkowego wydania Inforojków, zazwyczaj będzie to kanał, który oferuje coś więcej niż gameplay jakiejś jednej gry. O co chodzi z Frajskosem? Przede wszystkim mimo swego młodego wieku fantastyczny styl wypowiedzi, kumate w budowanie zdań. Bardzo fajnie to świadczy o tym człowieku. Wszystko to właśnie fajnie rokuje na przyszłość, że po prostu sobie da radę w tym biznesie i tyle. Dodatkowo bardzo fajne przeróbki też moich materiałów, bardzo fajny poziom pracy na ostatni właśnie mikołajkowy konkurs. Nie dosyć, że sam napisał piosenkę, sam ją zaśpiewał. Super, super sprawa. Wyczuwam moc w jego umiejętnościach, także odwiedźcie go, pobawcie się i uraczcie subem, jeśli stwierdzicie, że zwyczajnie on na to zasługuje. Kolejna sprawa to jest uzupełnienie tego prezentu, o którym mówiłem, który Wam właśnie podarowałem w ostatnich Inforojkach. Mianowicie zapomniałem też wspomnieć o jednym cyklu, mianowicie alfabetycznie przez gry, czyli będę alfabetycznie poświęcał każdy jakiś odcinek jakiejś grze z mojej biblioteczki, którą mieliście okazję zobaczyć w jednych z moich urojeń. I po prostu, może nie będzie to stricte typowa taka recenzja, bardziej stanowisko, dlaczego ta gra mnie urzekła, dlaczego figuruje ona na mojej wydzielonej kolekcjonerskiej półeczce. Bardziej to będzie taka opowieść o grze, a nie stricte recenzja. Myślę, że może z tego wyjść coś ciekawego w ramach urozmaicenia zwyczajnie materiału i mojej ramówki. Ostatnia sprawa to przypominam Wam, jeśli jesteście oczywiście zainteresowani, o jutrzejszym pierwszym zebraniu Tarcz w Krakowie przed Galerią Krakowską o godzinie 12:30, jutro w sobotę 10 grudnia. Dla tych, co wiedzą, okej. Dla tych, co chcą się dowiedzieć, w opisie tego filmu, oprócz skrótu całego wydania, znajdziecie informacje, wydarzenie facebookowe, link do niego, przypomnienie, link do odcinka, w którym to informowałem o całym wydarzeniu. Jeśli nie macie Facebooka, nie przejmujcie się, nie musicie się tam dopisywać bądź klikać. Po prostu, jeśli chcecie, przybądźcie. Powinno być sympatycznie, na pewno wspólnie coś nagramy i powinno być po prostu oryginalnie i fajnie. To by było na tyle. Widzimy się jeszcze dzisiaj w kolejnym wydaniu moich urojeń, a jako, że jutro wyjeżdżam, postaram się, dlatego monitorujcie o wczesnych godzinach rannych. Powinny wyjść specjalnie dla Was na switaśny weekend dwa mega switaśne gameplaye, które powinny upiesić, uatrakcyjnić Wasz weekend. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Cziki cik, boom, headshot, tarcza gwardio!